31 stycznia wspominamy świętego Potamiusza z Troje, pustelnika. Potamiusz był pustelnikiem, który żył w VI wieku. Według podań pochodził z regionu Troje we Francji i w poczuciu winy za popełniony poważny grzech udał się do Rzymu, aby prosić papieża o przebaczenie. Nie wiemy, czy miał szczęście spotkać się z papieżem, ale wiemy, że po powrocie z pielgrzymki zdecydował, że będzie żył w samotności i pokucie jako pustelnik. Potamiusz zamieszkał więc w pustelni około 10 km od miasta Troje. Po jego śmierci, wieki później, zbudowano wioskę nazwaną na jego cześć Saint-Ponge. Istnienie tego pustelnika jest również odnotowane w tekście Diecezja Troje od swoich początków do współczesności autorstwa Józefa Rozerota de Melina, wydanym w 1960 roku. Bolandyści podają, że lokalnie wspomnienie świętego Potamiusza wyznaczono na 31 stycznia. Módlmy się. Boże, dzięki Twojej łasce święty Potamiusz wytrwale naśladował Chrystusa ubogiego i pokornego. Spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy wiernie trwając w naszym powołaniu osiągnęli doskonałość, której wzór nam dałeś w swoim Synu Jezusie Chrystusie, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.